No siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym świetnym materiale. Na samym starcie chciałbym dać wam kilka sekund na zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału. Macie czas, dopóki nie wypiję tej resztki wody w mojej butelce, więc uwaga, czytałem zero start. Dajcie znać w komentarzu, czy wam się udało. A ja nawodniony, napełniony mogę przejść dzisiaj do samych quizów, na których sprawdzimy, jaka jest moja wiedza na temat, no w sumie mnie samego, mniej Milki i tak dalej, bo dzisiaj chciałbym właśnie to najbardziej wyszukać. Więc wchodzimy na same quizy, klikamy szukaj i wpisujemy Szczypson Milki i zobaczymy, co tutaj nam pokaże. Jest poczekalnie, mamy tak, Dave Szczypson Milki, ale chcę znaleźć tylko mnie i Milki, zobaczymy. Panią Dave, rozwiąż go, pliska albo Szczypson albo Milki. Dobra, zrobimy też tego quiza w takim razie, bo mnie zaciekawił ten tytuł. Palionowo, o jest Milki Szczypson jakieś, dobra. Okej, dobra, zacznijmy może od tego, żeby właśnie zrobić ten pierwszy, dobra, ten Palion Dave, rozwiąż go pliska, albo Szczypson, albo Milki. Rozwiązujemy ten quiz w takim razie. Ile jest ich na Palionowie starym? Na starym? O kurczę, czekajcie, jaka to będzie dobra odpowiedź. Nie wiem, o które chodzi w tym momencie, bo jeżeli chodzi na przykład o jedynkę, no to było nas tam trzech. Jeżeli chodzi o dwójkę, to było nas tam, nie wiem, tam 1-12. Naprawdę? Dwie odpowiedzi są prawidłowe, pierwsza i druga odpowiedź. No więc jest syn Paliona, córka Dave'a, a jeszcze nie zapomnijcie o Venomie Świrusie. Dobra, dobra. Okej, okay, no czyli pierwsza i druga odpowiedź była poprawna. Okej, okay. Ile Dave ma lat? No, już ma 20. Jeszcze nie... Dobra, to jest stary quiz. Okej, już wiem, w jakim jesteśmy momencie, w którym mam brać pod uwagę te rzeczy. To się lepiej ubiera? Nie wiem, jaka tu będzie odpowiedź. Dam, że Dave? Okej. Nie wiem, strzelałem. Kto ma więcej subów? No Dave. Kto rozwiązuje ten quiz? Szczypson. Co to jest za quiz? Dobra, nieważne, idziemy dalej. Milki, Szczypson. Czy Szczypson i Milki są razem? Okej, to jest bardzo takie, wiecie, pikantne pytanie. Czy jesteśmy razem? Uwaga! Nie. Okej, ale tutaj... Aha, bo się zaznacza i później wyjdzie na końcu, ile razy ten. Dobra. Kiedy powstał kanał Milki i kanał Szczypsona? Dobra, mój na pewno 10 marca, więc to jest dobra odpowiedź. Na bank. Czyli Milki tu, okej. Okay. Okay. Ulubiony kolor Milki? Czarny, szary. No, oczywiście, że szary. Czy Milki i Szczypson mają prawo jazdy? No, Milki ma, Szczypson nie ma. To jest ta odpowiedź. Ulubione ich kolory? Szary, niebieski, różowy, szary? Co? To jest w ogóle... Chyba nie. Dajmy szary, niebieski, bo na pewno nie różowy mój. Wiem, że Milki ma ulubiony kolor szary, a mój to rozumiem, że albo różowy, albo niebieski. No nie wiem, nieważne. Ile mają subów? Milki 310 tysięcy, Szczypson 101 tysięcy. Okej, okay, do Milki nie ma 400 tysięcy, więc to jest na pewno dobra odpowiedź. Milki i... Co to jest? Dlaczego tu jest... Dlaczego tu nie ma Z? Szczypson? Nie umiecie pisać. Nauczcie się pisać. Milki są razem... Milki i Szczypson są... kolega nie znają się. Przyjaciółki, co jest? Kiedy Milki wstawiła pierwsze zdjęcie na IG. Co? Nie mam pojęcia, kiedy wrzuciła pierwsze zdjęcie na IG. Co to jest za pytanie w ogóle? Dobra, no to dajmy, że wrzuciła je... Na pewno, no nie wiem, 27 kwietnia? Nie, czekajcie, aż to muszę sprawdzić w takim razie. To tak nie możemy tego zostawić. Milkacz, uwaga, wchodzimy. Zobaczmy, kiedy pierwsze zdjęcie zostało wrzucone, ile ma postów w ogóle wrzuconych? 390! O kurde, no dobra, no to będzie trochę scrollowanie, widzimy się za chwilę, widzowie. Okej, jesteśmy na samym dole. Ogólnie, teraz sytuacja jest taka, że pamiętam czasy, kiedy Emilia miała to zdjęcie najnowsze. Pamiętam te czasy, już wtedy się znaliśmy. Czy, no jakieś, któreś z tych tutaj było najnowsze, to pamiętam. Więc musiałem scrollować do czasów naszego poznania się, więc uwaga, sprawdzamy. Pierwsze zdjęcie zostało wrzucone. Naprawdę? Dobra, czyli pierwsze zdjęcie zostało wrzucone w jej urodziny, okej. Okay. Kiedy Szczypson dodał pierwsze zdjęcie... O Boże, dobra, to tego nie będę sprawdzać, to muszę strzelić. Kiedy dodałem pierwsze zdjęcie na IG? Kurczę, to tak nie można patrzeć, bo ja pierwsze zdjęcie, które wrzuciłem, już go nie ma na Instagramie. Więc dam po prostu tą odpowiedź, 22 luty, ale muszę to sprawdzić. Muszę to sprawdzić, bo nie mam pewności, kiedy ja wrzuciłem pierwsze zdjęcie na IG. W sensie z tych, które są teraz. Pytanie, kiedy był robiony ten quiz, bo możliwe, że nie będzie żadnej odpowiedzi. Dobra, dobra, czemu mi się nie chce załadować Instagram, przepraszam bardzo. Proszę mi się załadować w tej chwili. Halo? Nienawidzę tej sytuacji. Nienawidzę, jak mi się nie chce nic załadować. Rozwalam zaraz biurko.
Aha, nie mam internetu. Super. Super jesteś, Instagram. Super jesteś w moim internecie. Wszystko jest super po prostu w tym super jest po prostu. Dobra, widzowie, zrobimy to inaczej, bo nie jestem w stanie wejść na mojego Instagrama przez kompa, więc wejdę przez telefon po prostu ze swojego internetu i sprawdzimy, kiedy zostało wrzucone pierwsze zdjęcie, które jest najstarszym zdjęciem, może tak? 22 luty 2019. Ale to nie jest pierwsze zdjęcie na moim Instagramie. Były wcześniej o wiele więcej zdjęć, ale okej. Okay. Jak ma na imię Szczypson? No dobra, łatwo. Kalambury odgadnij. Dni hasło. Prawdziwy fan Milki Szczypsona. No i super, fajnie, dobra. Wiecie co, ja bym chciał odpalić kolejny quiz, ale ja wiem, że nie mam internetu, więc ja w tym momencie nic nie mogę zrobić. No po prostu się popłaczę zaraz. Dobra, nie wrócił internet, no xd, dobra. Te quizy już rozwiązywałem, więc nie ma sensu rozwiązywać po raz kolejny takich quizów. Mi się wydaje, że teraz chciałbym rozwiązać jakieś quizy dotyczące wariatkowa. Uwaga, o nie, no dobra, jest. Wariatkowo, prosty, mam taką nadzieję, okej, czy przeżyjesz Wariatkowie, dobra, wariatkowo, czyli memik dla... To chyba nie jest to, dobra. W takim razie skupmy się na wariatkowie, które są tutaj te dwa z brzegu, zobaczymy do czego to służy. Kto jest na wariatkowie? Szczypson Dave Bzyku Palion Milki. Szczypson Milki, to jest druga odpowiedź poprawna, okej, okay, tutaj, o, więcej osób odpowiedziało, bardzo dobrze. Czy, w czym mieszkają przyjaciele? Domki jednoosobowe, willa, okej, okay, no teraz już domki jednoosobowe, ale na początku to była willa. Odpowiem tak, jakby to było teraz, więc domki jednoosobowe, ale widzę, że willa przez większą ilość osób została odpowiedziana. Jakie postacie pojawiły się na wariatkowie? Szrek, Wróżka, Slenderman, oczywiście, że tak. Dobra, tutaj, a Clown Hero Brain tego nie było. Kto był z Milki w Minecraft? No ja byłem. 100%. 100%, nikt się nie pomylił, okej. Okay. Dawid ma psa czy kota? Ma psa. I tutaj, o, widzę, że się ludzie niektórzy pomylili. Czy Bzyku był w gula... Tak, Szczypson go uratował. No dobra, no. Dobra. Całkiem fajny quiz, przejdźmy do drugiego. Co to jest? Jesteś w dziurze wariatkowa, żygasz, bo jest tak słodko, co robisz? Patrzę do góry. Patrzę w dół, patrzę w ściany. Okej, patrzę w dół. A nie, to... Nie, uciekłeś z wariatkowa. Jak dobrze znasz całe Palionowo? Jak dobrze znasz Palionowo? Palionowo i kurczę, dobra, coś takiego, dobra, zróbmy to jedno od Neona i jeszcze zróbmy Wojanowice. To jestem ciekaw, czy na temat Wojanowic będą jakieś fajne quizy, może tak, zobaczymy ile wiem na temat Wojanowic. Możemy w ogóle cały osobny odcinek zrobić od tego, ile wiem na temat Wojanowic, no bo mnie nie ma na Wojanowicach, więc niezbyt wiele mogę wiedzieć, dobra. Czy znasz piosenki Neona? Piosenkę Neona, okej, aha, tu trzeba coś posłuchać. Strzela do mnie każdego dnia. Aha! Nie, dobra, nie, koło ratunkowe. Jeszcze jedno. Nie pamiętam, nie wiem co tam było. Kurczę, przysięgam, jakbym, nie mam pojęcia o jakiej piosence zagadamy, nie? Typy chcą cię zabić, jeśli na czymś ci zależy. Nie, dobra, rzucam ten quiz, nie znam, totalnie, dobra. Czy znasz Wojanowice? Uwaga. Tak, znam, okej. Okay. Czy Wojanowice zostały kiedykolwiek zmienione na czerwono? Chyba tak. Tak mi się kojarzy. Jak się nazywał pierwszy pies Wojana? Pimpek! To musiał być... Naprawdę, to jest koniec quizu, to jest koniec już, nie ma nic więcej. Dobra, sprawdźmy jeszcze coś, czy pod Wojanowice... Tu jest więcej tych jak dobrze znasz Wojanowice? O, dobra, zróbmy w takim razie coś takiego. Jaki jest ulubiony kolor Paliona? No zielony, wiadomo. Kto doszedł na Wojanowice po Wojanie? Chyba Kati, no. Uwaga, poziom trudności powoli się zwiększa. 4. Jak Palion nazwał Herobrine'a? Popek? Pimpuś? Pimpek? Pimpek? Nie wiem, strzelałem. Czego bał się Herobrine? Wojana światła. Dobra. I następny, ostatni quiz. Jak dobrze znasz Wojanowice? Kim jest kim jest Wojna? Co? Przepraszam bardzo? Kim jest Wojna? Wojanem kolanem. Dobra, ta odpowiedź do mnie przemawia. Jesteś prawdziwy panem Wojanowic. Koniec. Kim jest Wojna? Wojanem kolanem. Jesteś prawdziwym panem Wojanowic. Dobra.
Dobra, trzeba więcej tych quizów robić z Bojanowi, co świetne. Dobra, w każdym razie dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19. No a na dzisiaj to by było na tyle. Popłakałem się na tym odcinku niesamowicie, więc bardzo fajny odcinek. Widzimy się na następnym. Pozdrawiam, cześć, pa, pa.